9 kwietnia 2014 roku w sali lustrzanej Pałacu Potockich we Lwowie odbyła się prezentacja książki Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012, tym razem w języku ukraińskim. Została ona uzupełniona o tekst arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda, przedstawiciela MSZ Ukrainy Wieczysława Wojnarowskiego oraz dr Agnieszki Sawicz. W prezentacji wzięli udział inicjator projektu konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, koordynator konsul Marcin Zieniewicz, Małgorzata Mroczkowska, przedstawiciel MSZ-u Polski Wieczysław Wojnarowski, przedstawiciel MSZ-u Ukrainy Roman Czmełek, dyrektor Lwowskiego Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego, wydawca Bernard Nowak oraz tłumacz Oleg Hirnej. O swojej pracy, o swoich wrażeniach, o swoich doświadczeniach trzeba zostawić jakiś ślad. I tą książką staraliśmy się ten ślad zostawić. Dla mnie jako konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej rzeczą oczywistą było, że ten ślad musi również powstać i istnieć w języku ukraińskim. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, jak polska placówka dyplomatyczna tutaj na zachodniej Ukrainie w spokoju, w dynamicznym rozwoju mogła przyczyniać się do wzrostu znaczenia i jakości polsko-ukraińskich kontaktów. Konsul Marcin Zieniewicz po raz kolejny podziękował Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za udostępnienie potrzebnych informacji oraz Lwowianom, którzy użyczyli materiały, zdjęcia i inne pamiątki ze swoich archiwów domowych. Ta książka dokumentująca działalność Konsulatu Polskiego w Lwowie pokazuje, jak wielką rolę odgrywa ten konsulat. Jest to największy polski konsulat. I to nie tylko ze względu na wielkość budynku, ale też ilość czynności konsularnych i ilość osób, które pracują w tym konsulacie. Wśród zaproszonych gości licznie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, społeczności polskiej, korpusu dyplomatycznego, władze miasta i obwodu lwowskiego. Między innymi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, biskup Benedykt Aleksijczuk z kościoła grekokatolickiego, ksiądz Tadeusz Geworgian z kościoła armeńskiego, przedstawiciele kancelarii prezydenta RP Waldemar Strzałkowski i Rita Stokłosa, ambasador Roman Łupkiwski, senior korpusu dyplomatycznego we Lwowie. Ta książka daje możliwość zrozumieć, що консульство насправді це не тільки та książka daje możliwość zrozumieć, że konsulat to nie tylko instytucja, która zajmuje się wyłącznie sprawami obywateli i wydawaniem wiz. Dzięki wieloletniej pracy, wysiłkom konsula generalnego, wszystkich jego poprzedników i współpracowników zrobiono wiele dobrego dla rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy. Dzisiaj z radością i dumą możemy brać udział w Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, przeglądzie najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem, Dniach Dobrosąsiedztwa oraz innych ważnych imprezach. Pod koniec osoby na sali dzieliły się własnymi wspomnieniami oraz dziękowali za długą i owocną współpracę z jedną z największych polskich placówek konsularnych na świecie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze książki z dedykacjami od autorów.